No witam ci serdecznie, drogi człowieku. Jest godzina późna, ale ja niestety Preya nagrywać muszę, bo musicie mieć go kiedy oglądać. Ja w październiku jestem w szkole, nie wiem kiedy to oglądacie, może być już listopad, ale chcę, żebyście wiedzieli, że mi zależy i że te odcinki jak najbardziej regularnie wrzucane na kanał będą. Pamiętacie, że obiecałem, że będziemy się bawić przy zwierciadle, przy wyświetlaniu jakiegoś tam filmiku przy nim, prawda? Ja w międzyczasie oczywiście trochę zubożyłem EQ, parę części się tam recyklingowało, tu zostały dwie, ale z dwiema nie będziemy latać przecież do recyklingu. Mamy tego naprawdę sporo i można by się bawić, ale wszystkiego mam pod dostatkiem, więc jak wiecie, jak na razie nie ma po co. Neuromody, znalazłem cztery neuromody po drodze, więc stwierdziłem, że walniemy sobie je w umiejętność zwaną rusznikarstwem. Tak jest. Czekajcie, czy na pewno to? Materiałoznawstwo. Tak jest, chciałem rusznikarstwo albo siłę, ale stwierdziłem, że siła, no do czego mi się może przydać siła? Do noszenia pudełek? Trochę bez sensu. Więc po prostu walniemy sobie to w rusznikarstwo. I dzięki temu nasza broń będzie troszeczkę lepsza i troszeczkę doskonalsza. Zobaczymy, jak to wygląda. Mamy jakiś zestaw do ulepszenia broni? Chyba na razie nie mamy. Możemy ją naprawić? Naprawmy ją na max. Gdzie to jest jednak strzelba, nie? Więc nam się to przyda jak najbardziej. Tutaj proszę bardzo, działko lepik to samo. Tu się trzeba, widzę, poważnie za kolegów zabrać, ale ważne, że strzelba jest porobiona. Możemy ją potem upgrade'ować trochę więcej. Oczywiście teraz pójdziemy w siłę ognia i tak dalej, i tak dalej. Nie przeciągając, muszę mówić trochę ciszej, bo jest noc, wiecie o co chodzi. Możemy zabrać się za to narzędzia sieciowe. Zweryfikuj. Tu chyba musimy przywrócić połączenie, więc będziemy się z tym bawić. Włączmy wszystkie po kolei. Tak profilaktycznie, nie? Może akurat to o to chodzi i akurat który z nich... O! Dobra robota, Morganie. Okej, udało się. Ekrany zwierciadła znów działają. Wróć jak najszybciej do gabinetu. Musisz koniecznie wysłuchać reszty swojej wiadomości. Spotkamy się na miejscu. No to wszystko już wiecie, nie? Możemy coś tu puścić sobie na tym zwierciadle? O, patrzcie, doktor Calvin. Czy już działa? Pole świetlne jest zbyt jaskrawe. Gdzie jest ten fotometr? Ten przenośny. Czy ty go wzięłaś? Nie. Wczoraj były tutaj dwa. Dziś nie ma ani jednego. Zawsze był tylko jeden. Nonsens. Chyba nie pamiętasz. Ktoś tu się kłócił, ale mamy jeszcze inny filmik. Zobaczmy sobie ten drugi. Kiedy jest prawdziwe, zobaczcie. Oni to zamknęli, bo nie mieli tej tarczy, którą mamy jeszcze. Ach, myślałam, że już koniec. Po prostu weź to wyłącz. Czuję, że jesteś na mnie zły. Nie, jest już... Jest już zresztą... Jest bardzo późno. Idź już, odpocznij. A co z tobą? A co ze mną? No dobrze, już się tym nie przejmuj. Dokończę sam. Dobrze, czyli chyba do zobaczenia. Tak, chyba tak. Co? Bez przerwy powtarzasz chyba. To działa, chyba działa. Do zobaczenia, chyba. Jako naukowiec przestań przypuszczać. Wiedz! Albo zamilcz. To wszystko. Dobranoc, doktorze Calvino. Gieram piskatore. Coś się stanie? To nagranie się nie kończy, nie? On coś zauważył, tak? A, ona sobie idzie, a on? Na przyczajce? Coś tam wziął. Co z tym zrobisz, ziomek? A, tam golnął w kielona, ale to coś jest innego, on coś kombinuje. No, tajna lodóweczka, proszę bardzo. Zaraz tam oczywiście zajrzymy. Okej, okay, koniec nagrania. Zobaczcie, jakie to jest mega, takie 3D oglądanie tego wszystkiego. Jak on to otwierał? Jakiś guzik wziął? Czy ta lodóweczka? Dobra, to jest lodóweczka doktora Calvino, nie wchodzimy tu. Kazali nam jak najszybciej wrócić do naszego miejsca pomieszczenia. Ja to wszystko już wyzbierałem, jak pamiętacie. Bierzemy ze sobą oczywiście tylko i wyłącznie strzelbę. Bo to jest jedyne, co można uratować, jeżeli tam coś się będzie działo. To jest apteczka, której kurczę mi szkoda trochę. O, a może byśmy podnieśli tą skrzynkę? No chwyć to, misiek.
No, teraz się zbugowałem, tak? Super. Po prostu sobie to wszystko wyniesiemy. Ciul. Ciul. Jednak siła się przydaje do czegoś, nie? A wiem, że tych apteczek już mamy, kurczę, 12. No ale wiecie, no... Nie wiadomo nigdy, kiedy wam tej jednej głupiej zabraknie, nie? No. Gruba skrzynia, bierz ją. Ale ten warsztat mi się podobał, jedno z fajniejszych miejscówek. Zobaczcie, apteczek mamy teraz już 13. Kurde, musimy zacząć ich używać, a nie tych robotów, bo no wiecie. Aczkolwiek nie wiem, może po prostu grajmy na tych apteczkach. Zobaczymy, co będzie. Zapisywanie, czyli gra mi mówi, że będzie się działo za chwilę. Dobra. Strzelba. I arriva. Tu jeszcze nic nie będzie. To nie będzie, nie, nie, nie. Będzie się działo tam. Za tymi drzwiami. Co to za miejsce? Ej, czemu ja tego wszystkiego nie sprawdziłem? Ooo. Widzę, że co odcinek to odkrywamy nowe miejsce. Może to i dobrze? Klucz francuski. Dawaj, się przetworzy, ziomuś. Kawałek asteroidy. Nie wiem, po co mi to, ale wezmę, nie? Weź to rozwal. To też. To też. I to również. Ale tu nic nie ma, zobaczcie. Dobra, strzelba w dłoń. I idziemy dalej. Gdzieś wyszliśmy? W jakimś miejscu? Aha, to jest to miejsce. Dobra, po prostu nie poznaliśmy, nie? I jesteśmy trochę bliżej wyjścia, więc myślę, że fajna przyczajka. Chodź, misiek. A jakby umarłeś, nie? Chodź do mnie, chodź. Ja wiem, że się mnożycie. Nie oszukasz mnie. Sponiewierałem cię, stary, czemu nie umierasz? Dobra, umarł. Amunicja, którą potrzebujemy. I zwłoki, z których nic wyciągnąć się przynajmniej na razie oczywiście nie da. Ale to jest bez sensu, bo ja tu wrócę za chwilę, a on i tak będzie, kurde, wiecie. Teraz sobie możemy użyć apteczki, bo nie chce mi się tam wracać już. No i elo, możemy iść. Szybki sejwik. I elo. Do gabinetu lecimy, aczkolwiek ja wiem, że w gabinecie coś się będzie ciekawego działo. Jeżeli wy też tak myślicie, dajcie łapkę w górę. I weź je sobie łyka wody od gadania przy odcinku i przy grach. Przydaje się naprawdę. Szczególnie jak się dużo gada. A ja się przyzwyczaiłem do tego, że gadać dużo muszę, bo inaczej grać nie umiem i tyle. Trochę brudni jesteście, czekajcie. A ja ciemny. Ale chyba już nie jest tak źle. Albo jest. Dobra, nieważne. Kombinujemy teraz. Już się ładuje, wczytuje świat. Widzicie, ile ja razy muszę czekać, jak tak przechodzę z powrotem? To jest właśnie to. Dobra, dajesz. Lecimy. Wczytuj się. A tam 7 potworów, nie? Patrzcie to. Coś tu się zmieniło? Nie. No, już po muzyce słyszę, że będę miał przerąbane. Kurde. No, mówiłem. Oj. Jakaś benzyna po tobie zostaje, stary, zlałeś się. Czyli potem jak on zginie, po prostu trzeba się trzymać od niego z daleka. Dzięki temu, że zabrajdowaliśmy broń na 5 pocisków w magazynku, to możemy te fantomy kłaść na raz. Więc... Co ty jest? Co jest? Co to? Chodź tu. O. Gdzie on jest? Uciekł, dobra. Ja będę chodził ze strzelbą, najwyżej sobie amunicji dorobię. Nie będę ryzykował, głupi nie jestem, elo. Ty leżysz? Nic z ciebie nie było fajnego.
Może z pistoletu, bo tak mi trochę szkoda w sumie. Wiem, co rzucimy. Przyczajkę na tyfony, dawajcie to. Tu będzie recykling. Gdzie była ta przyczajka na tyfony? Tu, 8. Come on, bro. Czemu to nie działa? Muszę o tym poczytać w takim razie. Ja ich to rzucam, ale nie chcą być tyfonami. Coś tu jest nie tak, kurwa. Dobra, zanim cokolwiek w fabule zrobimy, to musimy sobie przerecyklingować parę rzeczy. Jakby nagle coś tam wybuchło i chciało nas zjeść, nie? Klucz oczywiście też. Dorobimy amunicję do strzelby. Dorobimy amunicję do strzelby, bo tego akurat jest nigdy za dużo. Dwa razy oczywiście dorobimy, nie? Standardowo. I mamy teraz 35 strzałów, to jest wystarczająco dużo. Co mam teraz z tym zwierciadłem zrobić, co? Chodź tu, kim jesteś i gdzie byłeś? Na przyczajce siedzisz? Dobra. Gdzie on jest? Ej, bez kitu. Ujawnij się, raz. Bo ci pomogę. Nie, dobra. Ty też nie. Ty też nie. Walić go. Znów. Roletki, lubię to. Nie spodoba ci się to, co powiem. Musisz zniszczyć Talosa 1. Badania, tyfony, nic nie może przetrwać. Łącznie z tobą. Ja wiem, jak to brzmi. Widziałeś, co te istoty potrafią. Są częścią ciebie. Jeśli choć jedna ich komórka wróci. Przepadliśmy. Przykro mi, to jedyny sposób. January przeprowadzi cię przez procedurę samozniszczenia. Alex spróbuje cię powstrzymać. Ma alergię na porażki. Zbyt dumny, by wrócić do rodziców z podwiniętym ogonem. Wszystko w twoich rękach. Powodzenia. Ostrzegałem cię. Okej. Czyli bawiliśmy się w 10 odcinków tylko po to, żeby dowiedzieć się, że musimy to wszystko zniszczyć. Cześć, January. Jesteś robotem? No nie. Witaj, Morganie. Jestem Janu. Zobaczcie, troszkę to ściszymy oczywiście. To już jest troszkę za głośno jednak. Dźwięk... Głośność mowy. To będzie to? 20? Mów. January 2000. Nie, to nie jest głośność mowy. Dźwięk... Może to jest ogólna głośność gry. Chyba, że efektów. 2030. Nie. Czyli z powrotem podnosimy to i to. A trochę to ściszymy. 35. Jestem operatorem. Na pokładzie Talosa 1 jest ich wiele, jednak żaden nie jest taki jak ja. Morganie. No i co? Morganie? Dobra, on chce ze mną pogadać po prostu i porozmawiać. A ja muszę zniszczyć Talosa. To nie jest fajna opcja. Aczkolwiek wiecie co, niszczenie statku kosmicznego jeszcze mnie tak nie przeraża. Bardziej przeraża mnie to, gdzie ja mam być w takim razie, kiedy będę go niszczył. Bo jakby w środku to tak kiepsko, na zewnątrz to też w sumie nie, średnio, nie? Dobra, mów, co tam trzeba zrobić. Jestem twoim planem B. Moim pierwszym zadaniem było uwolnienie cię z symulacji. Drugim, dopilnowanie, byś zobaczył nagranie. Obydwa wykonane. Ciekawe. Udostępnione mi zostały nowe dyrektywy. No właśnie. System samozniszczenia Talosa 1 uruchamiany jest dwoma kluczami uzbrajającymi. Czyli? Twój brat ma pierwszy. Okay. Ty miałeś drugi. Alex zniszczył twój klucz, lecz ukryłeś jego projekt fabrykacyjny w archiwum. Właśnie tam musisz się teraz udać. Zdobyciem klucza Alexa będziemy martwić się później. Tyfony szybko zajmują stację, Morganie. To będzie wyścig. Z nimi i z twoim bratem. Dzięki tej karcie dostępu dostaniesz się do głównej windy i wszystkich laboratoriów.
Niestety Jezu. Nie byłem w stanie naprawić stąd windy. Jest jednak inna trasa. Przez laboratorium psychotroniczne. To właśnie tam tyfony wymknęły się spod kontroli. Uważaj na siebie, proszę. Kolejna sprawa. Poprosiłeś mnie o zapewnienie ci większej liczby neuromodów. Zrobiłem to. Powodzenia, Morganie. No dzięki, dostałem neuromoda od ciebie jednego ziomuś. Jakbyś dał tak jeszcze 7, to byłoby lepiej. Ale nie jest źle. Dobra, słuchajcie, czyli mamy plan. Musimy zebrać dwa klucze, którymi będziemy mogli aktywować zniszczenie stacji. Jeden jest, jeden jest u Alexa, a drugi jest zniszczony, ale jego projekt jest gdzieś w archiwum. Archiwum jest w windzie, a żeby dostać się do windy, musimy ją naprawić, a żeby naprawić windę, musimy iść do laboratorium psychotronicznego. Więc właśnie tam się teraz udajemy. Amunicja zrobiona, w sumie chyba nie musimy nic kombinować. Po prostu się udajmy do centrum psychotronicznego. Masz za sobą 3 tygodnie uwięzienia w symulacji. Zazwyczaj testy trwają jedynie kilka dni. Dobra, on trochę za głośno mi gada, no ale co zrobić? Strzelba w dłoń. Widziałem cię wcześniej, gnoju. Więc możemy spokojnie sobie iść do tego laboratorium psychotonicznego. Nie wiem, no jakoś tyfony się nie pojawiają na razie. On tak mnie straszył, że tego. Chociaż ja wiem, że teraz będzie takie fuj, husaria na mnie, nie? Ale pamiętam mniej więcej oczywiście, gdzie było laboratorium psychotroniczne i tam się teraz udamy. Otworzymy sobie te śluzę, żebyśmy mogli sobie latać po kosmosie i tam wiecie, między tymi alekami sobie podróżować. I będzie nam szybciej. Co tam jest? Coś tu łaziło. Widziałem to. Pojawił mi się pasek życia Robala i nie wiem, gdzie jest Robal. O właśnie. Znów się to stało. Gdzie on jest? Wiedziałem, że tam jesteś. Chodź. Kombinezon uszkodzony. Grunt, że padawany nie żyją. Taka plama po nich została, ty. Uleczymy się, chyba po to były wszystkie apteczki. Kombi łatki, szyna apteczka i lecimy dalej, nie? Imprezować. Przeładowane, pozbieramy sobie po nich wszystkie te rzeczy. Fajnie, bo już się nie ma co bać tych ziomków, nie? Można po prostu się z nimi bawić, inaczej bawić, wiecie, tak rozsądnie oczywiście ich zabijać, je zabijać. I gra jest naprawdę przyjemna, nie powiem. Laboratorium psychotroniczne było chyba gdzieś tu, tak mi się wydaje. Ale wiecie, że ja mam orientację w przestrzeni taką, że masakra. Employer Orientation, tu jest co? Tak, tu są psychotroniksy. Nie wiem, co w tym sejfie może jeszcze być. Klucza nie mamy dalej. Ale tam pewnie jakiś projekt i tyle, nie? I części, także płakał nie będę, że tam się nie dostaniemy. Ale mamy wejście tutaj. Psychotronics Staff Only. Strzelba w dłoń. Przeładowana i lecimy. Szybki sejf, bym zapomniał. Słyszę, że tam są ziomki. Oho, mów. Witaj, Morganie. Czas, byśmy porozmawiali. Mój kryptonim to December. Moim celem jest pomóc ci w ucieczce z Talosa 1. Wiem, że twoja pamięć jest dziurawa jak sito, ale wydałeś polecenia na wypadek, gdyby tyfony się uwolniły. Alex dysponuje własną kapsułą ratunkową. Wykonałeś kopię karty inicjującej i ukryłeś ją w dziale neuromodów wraz z zapasami. Oznaczę to miejsce na twojej mapie. Skontaktuję się z tobą ponownie, gdy zdobędziesz kartę. Dobra, czyli mamy dwa drony prawdopodobnie, które będą nam pomagać i ratować nam życie. Nie mam części zamiennych, nie naprawię tego tak szybko. Dobra, to są te stąd. Ale zlamiłem konkretnie teraz. Zlamiłem, bo wszedłem drugi raz pod ten sam promień. To jest takie jak dziecko, które zobaczy, że piasek szczypie w zęby, jak się go zje, ale potem i tak je zjada, bo może tym razem nie będzie szczypało. Czegoś tak to było. Nie mów, że będzie znowu ten gadał do mnie. No nie. Witaj, Morganie. Czas, byśmy porozmawiali. Mój kryptonim to... Czekajcie, części zamienne 3. Mało. Moim celem jest pomóc ci w ucieczce z Talosa 1. Wiem, że twoja pamięć jest dziurawa jak sito, ale wydałeś polecenia na wypadek, gdyby tyfony się uwolniły. Alex dysponuje własną kapsułą ratunkową. Wykonałeś kopię karty inicjującej i ukryłeś ją w dziale neuromodów wraz z zapasami. Oznaczę to miejsce na twojej mapie.
Skontaktuję się z tobą ponownie, gdy zdobędziesz kartę. Wiecie, tam nic ciekawego od niego się nie dowiedzieliśmy, tylko tyle, że musimy zdobyć jakieś coś tam. I potrzebujemy jednej części zamiennej, żeby naprawić ten generator, który pewnie zasila nam coś ważnego. No ale teraz nie mamy za to za bardzo się zabierać, bo no nie mamy tych możliwości, nie? Także weźmy sobie pistolet, strzelbę w sumie. Tam jest fioletowy, dobra. Albo stanąć... Nie! Ci spadnę zaraz, ty. Działko. Jak wychyli, to go będziemy lać, nie? I tyle. Ta butla tak stoi z dupy, to coś tu się musi dziać. Dawaj go, dawaj. Już się zamachał na mnie, gnój. Weź, wyparuj. Wyparowałeś? Świetnie. Gdzie twoje zwłoki? Tam leżą. I części zamienne tam były. Jak dobrze. Dzień dobry, Talosie. Chyba chodziło właśnie obiad o to. Obiad podawany jest w stołówce od 12 do 14. Dzisiejsze menu znajdziecie w tygodniowym ulepszeniu. Okej, czyli chodziło o to, że właśnie miałem jedną część za mało, zabijam go i wiecie, tak nagle. Naprawię to. Oj, długo się naprawia. Coś ważnego. Cyk. Dobra, złącze elektryczne. To mi dało co? To jest uszkodzone. I naprawić tego nie umiem, bo to jest w sumie dość duże bydle. Ale aż tak tego nie potrzebujemy. Tu jakieś ekrany, do których i tak w sumie, wiecie, raczej się dostać nie będę chciał, bo nic tu ciekawego nie ma. Zejdźmy sobie na dół. Jakieś ogniwo, tyfon, coś tam. Strzelba w dłoń i elo. Lecimy na nich. Szybki save, profilaktycznie jak to u mnie. I ciśniemy dalej. O, tam jest dużo, duże miejsce. Więc to jest zadział, czy to jest przypadkiem dział wahadłowców, coś takiego, czy coś jeszcze innego? No, wysoko, dobra, ale to był ziomek i chyba innych tu nie widzę, tak? Dobrze. Bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że innych tu nie będzie, bo mi to wystarczy. Jako atrakcja. Co miałeś, ziomek? Mózg? A, szalka Petriego, to jest takie chemiczne coś, wiecie? Nie będę wam tłumaczył, po prostu sprzęt, który służy do badań. Weź apteczkę. Dział psychotroniczny. Tu są jeszcze nie byliśmy. No ale kurde. Ej, co to jest? Patrzcie, jakieś plany. Hełm. Plan ewakuacyjny. Zejść na dół. I wejść do takiej kapsuły i odlecieć. W sumie może być fajne. Otwieraj. No dobra, ale więcej wam nie pokażę, ponieważ czas minął na odcinek. Ja sobie oczywiście będę go nagrywał dalej i zobaczycie go już niedługo zgodnie z harmonogramem. Mam nadzieję, że wam się wszystko spodoba. A tymczasem trzeba dać escape i powoli włączyć odcinek, bo co za dużo to niezdrowo. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście i zapraszam was znowu kiedyś tam w przyszłości, niedługo. Facebook, opis, ładni. Cześć.